Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Jakiś czas temu przeczytałem Wiosnę Zaginionych. To jest pierwszy tom o przygodach emerytowanej policjantki Krystyny Lesińskiej. Spodobała mi się ta heroina, trochę nawiązująca gatunkowo do Panny Marple Agaty Christie. Kupiłem konwencję trylogii, w której jest trochę nieklasycznie. Dlaczego? Zamiast śledzić kolejne przygody Lesińskiej, kolejne wyzwania, które przed nią, cofamy się. Przyglądamy się historii jej życia, patrząc wstecz. Dlatego kiedy wydawnictwo marginesy przysłało mi książkę Lato Utraconych, po pierwsze się ucieszyłem, a po drugie ucieszyłem się jeszcze trochę bardziej, gdy okazało się, że Anna Kańtoch, autorka tej serii, konsekwentnie trzyma poziom. Zresztą jej Wiosna Zaginionych znalazła się w międzyczasie w finale najważniejszej chyba nagrody dla prozy kryminalno-sensacyjnej w kraju, a mowa o nagrodzie wielkiego kalibru. Zadzwoniłem do autorki, zapytałem grzecznie, czy możemy się spotkać, pogadać o książce. Anna Kańtoch odpowiedziała, powiedziała, że jasne, że tak, i zaproponowała miejsce Katowice, śląski klub fantastyki. Spakowałem graty, wsiadłem do auta i pojechałem z Krakowa do Katowic. Co wydarzyło się potem? Sprawdźmy. W jak wywiad. A, a tak normalnie to co się dzieje w Śląskim Klubie Fantastyki, bo teraz pustawo? To znaczy, no, aktualnie faktycznie nie dzieje się jakoś specjalnie wiele. Klub jest zamknięty jeszcze oficjalnie, otwarty będzie od czerwca, więc już niedługo. Natomiast tak zazwyczaj to jest tak, że no, mamy tutaj swoje spotkania. A zazwyczaj we wtorki, a w takie ogólne spotkania, tam natomiast mamy też jakby spotkania i oraz działalność różnych sekcji, w tym w sekcji literackiej, a w której ja na przykład jestem, więc no, spotykamy się, rozmawiamy, robimy razem różne rzeczy. Tak. Dobra, no to sekcja literacka to jak kojarzymy się z sekcją gimnastyczną, to, co gimnastykujecie w ramach sekcji literackiej. <laughs> Omawiamy swoje teksty głównie, znaczy to wygląda, to, to nie jest jakby jakieś szkolenie, to nie jest kurs, to jest po prostu coś w rodzaju takiego spotkania towarzyskiego, bardziej to nie jest tak, że jakby mamy jedno osobę, która, nie wiem, jakoś prowadzi tą sekcję i na przykład udziela światłych rad, tylko po prostu, no, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, czy ktoś napisał 20 książek, czy ktoś właśnie napisał swoje pierwsze opowiadanie w życiu, czy ktoś ma, nie wiem, 40 lat, czy ktoś ma 15 lat. Czytamy swoje teksty najpierw, potem się spotykamy jak jakby omawiamy te teksty, mówimy, co nam się w nich podobało, co nam się nie podobało, a co można by poprawić, co jest fajne i czego nie trzeba poprawiać, mm -hmm. tego typu rzeczy. Nie, ja tak się zastanawiałem, bo wiesz, na creative writing teraz się straszne pieniądze robi. A, no właśnie to nie do końca jest to no właśnie to nie do końca jest to samo i ja chyba też nie do końca jakby wierzę w to, że w creative writing. No dobra, a pisać powieści gatunkowe da się nauczyć kogoś? Tak i nie. To znaczy zależy, znaczy Kogoś, kto nie ma absolutnie do tego żadnego talentu, moim zdaniem się nie da nauczyć. Wiem, że są osoby, które twierdzą, że się da, moim zdaniem się nie da. Natomiast osobie, która ma, że tak powiem, do tego dryk, to można poniekąd dzięki takim właśnie zajęciom, można skrócić tą drogę do publikacji. Ta osoba prawdopodobnie i tak by prędzej, czy później napisała jakąś porządną książkę, ale dzięki właśnie takim kursom, czy, czy właśnie sekcji literackiej ona, ona może to po prostu zrobić szybciej. O wątkach literackich nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiali na terenie Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach z Anną Kańtoch, który Książka Lato Utraconych premierowo omawiana także właśnie w moim podcaście. Z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję Ci za gościnę. Lubię takie miejsca. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo za zaproszenie. Często jest tak, jak rozmawiam z autorami, że pytam o jakąś książkę, a oni mówią: Wiesz, co to jest spoko? Tylko, że ja już jestem zupełnie głową gdzie indziej. Jak to jest u Ciebie? Ty jesteś już przy trzeciej części, już ją kończysz? Jak to wygląda? A to znaczy, w tej chwili jestem w ogóle przy opowiadaniu fantastycznym, który okay. piszę, więc jakby to jest coś zupełnie innego. Natomiast jeśli kiedy już skończę to opowiadanie, co mam nadzieję nastąpi w czerwcu, to właśnie zaczynam się brać za, za trzecią część. No, to zacznijmy zabawę w literki, będzie ich dzisiaj sporo. Zacznijmy od jednego z motywów, który możemy zdradzić w lecie utraconych. Porwanie wydaje się bardzo zwyczajnym, ale jednocześnie bardzo niezwyczajnym motywem. Sprawdzałaś historię takich porwań w Polsce, żeby ją wiarygodnie gdzieś umocować w naszych realiach, bo o takich historiach słynnych porwań na świecie mhm. sporo się słyszy. A czy to jest akurat historia dosyć nietypowa, tyle, mhm. tyle mogę faktycznie zdradzić, więc jakby no myślę, że. To, 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 trochę czytam o takich autentycznych sprawach, natomiast mam wrażenie, że one się, jakby, w tym przypadku nie do końca przekładają. W stosunku jeden do jeden. No to mamy porwanie, tyle możemy zdradzić jako jeden z elementów. No i drugi podstawowy element to jest główna bohaterka Krystyna, nazywana, co lubisz, chyba polską panną Marpul? Ten sentyment do Agaty Christie nadal ci zostaje, rozumiem. A tak, tak, jak najbardziej. To znaczy, ja jestem wielką wielbicielką Agaty Christie, bo ja się w zasadzie wychowałam na jej książkach, bo mhm. kryminały były, były moją pierwszą miłością jeszcze przed fantastyką, więc bardzo lubię tą postać. Natomiast mam wrażenie, że to określenie chyba bardziej pasuje do Krystyny z wcześniejszej części, czyli z wiosny zaginionej, gdzie ona faktycznie już jest no, taką starszą panią, powiedziałabym, a na znaczy, no, pewno po prostu starszą panią y, na emeryturze, zajmującą się, powiedziałabym, hobbystycznie a, rozwiązywaniem zagadek kryminalnych. Natomiast tutaj jest, jest młodsza, a to jest po prostu jej praca. To jest po prostu jej praca, ale zastanawia się nad tym, bo to możemy zdradzić, czy w biegu wydarzeń życiowych i nie tylko, no nie zdecydować się na przejście na emeryturę. Tak, tak no to już jest ten moment, ona zresztą mi tak, mam wrażenie, że jak na ten zawód bardzo długo w nim pracuje, bo to jest to jest zawód, gdzie ludzie generalnie przychodzą bardzo wcześnie na emeryturę. No ona już ma około pięćdziesiątki, czyli to już jest taki wiek, gdzie faktycznie no już, już, już się o tym myśli zdecydowanie jak najbardziej. Mamy więc historię porwania, mamy więc historię morderstwa, będzie M jak morderstwo i M jak morderca. Który jest poszukiwany, ale jeszcze konstrukcyjnie bardzo ciekawie, żeby to i niestandardowo rozplanowałaś, ponieważ tą Krystynę rozumiem, będziemy poznawali coraz młodszą potwierdź. Tak, 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 dokładnie tak. Czyli w trzeciej części mamy emerytowaną panią policjant. Teraz mamy kobietę w sile wieku, która no właśnie będzie decydowała, co się z nią dzieje, tak. a w tej trzeciej części. A w tej trzeciej części to jeszcze nie jest tak dokładnie ustalone, bo tak jak mówię, no jestem w tej chwili na etapie mhm. wymyślania tej trzeciej części, natomiast będzie. będzie na pewno młodą kobietą, a czy będzie już pracowała w milicji, bo wtedy, bo, bo, bo w tamtych czasach to była jeszcze milicja, nie jestem pewna, ale na pewno będzie zdecydowanie młodsza niż, niż teraz. I to jest taki trudny moment, w którym spotykamy główną bohaterkę Krystynę, bo z jednej strony mamy śmierć, bardzo takie świeże wspomnienie śmierci męża. To jest trudny moment. Ja miałem wrażenie, czytając tą książkę, że ona bardzo mocno wyparła tą śmierć, ona mhm. jednak wraca. Tak, znaczy ona, ona jest typem takiej osoby, która no raczej właśnie wypiera nieprzyjemne rzeczy, ona się, ona się rzuca w wir pracy, jakby próbuje sobie poradzić właśnie ze smutkiem, a z tymi wszystkimi uczuciami, które się w niej kłębią, poprzez to, że, że właśnie że stara się o nich nie myśleć, stara się właśnie pracować, no i to tak nie do końca jakby wychodzi jej, co mam nadzieję, że jednak widać, że, że widać w tej książce, że, to, że to, to nie jest dobra metoda, bo te właśnie wszystkie uczucia takie ignorowane, one się jednak cały czas przebijają i, i sa, sama jej praca też, też, też na tym poniekąd do jak dzieci dzieci to są y, te dzieci z którymi relacja Krystyny też chyba nie jest najlepsza łatwiej dogadać <laughs> się z wnuczką niż z córką tak, znaczy no w tym przypadku akurat tak, tak to sobie wymyśliłam, że w... tak. dzieci były małe, a później, y, później były nastolatkami, w czasach, kiedy właśnie mama pracowała, a jeszcze bardzo intensywnie, a właśnie najpierw w milicji, potem w policji. I ta praca ona była, była, jej, też, była też jej pasją, co mam nadzieję też właśnie w tych książkach widać, że ona była bardzo zaangażowana w tą pracę, że to nie była taka typowa praca od ósmej od do 16, jak, jak, jak to czasami się zdarza, tylko że ona faktycznie była bardzo, bardzo zaangażowana. I wiadomo, że na takim rodzaju pracy jednak cierpią relacje rodzinne, relacji z dziećmi, więc no w tym przypadku też ucierpiały, natomiast no kiedy już przeszła na emeryturę, kiedy miała więcej wolnego czasu, kiedy już jakby nie była zaangażowana w tą pracę, to jakby no miała szansę zbudować faktycznie jakąś większą więź z wnuczką. No więc to nie jest trochę taka wesolutka opowieść jako Pannie Marpul Tych problemów życiowych, które dorzucasz głównej bohaterce, heroinie, trochę na jej głowie jest, tylko, że ona kompletnie, mam wrażenie, przynajmniej w drugiej części, się z nimi nie mierzy, tylko mierzy się ze sprawą. Tak, tak. Mhm. To jest osoba, która ucieka w pracę poniekąd. No dobra, a skoro jeszcze dzieci albo dziecko, to Anna Kaintoch to była taka osoba, która, no dobra, nie będę zgadywał, chodziła wokół stołu jako dzieciak i opowiadała historię swojej babci i to były historie o elfach? Nie, to były historie o dobrej dziewczynce i psach. To I stąd te zwierzęta, które pojawiają się w pierwszej i w drugiej części Możliwe. trochę. Możliwe. To były takie historie. Bo pewnie... psy pojawiają się w pierwszej tak. części. Zresztą pamiętam, że dodawany był taki gadżet, chyba, mam tutaj zapisane, Uwaga. Dobry pies, źli ludzie, coś takiego, nie? Tak. A teraz w drugiej części też te zwierzęta się pojawiają w kontekście, to jest jeden z moich ulubionych momentów. taki, Otóż w twórczości Anny Kaintoch bardzo lubię te elementy takie mistyczne, ludyczne, takie, wiesz, no, generalnie pochówki zwierząt są ważne w tej opowieści dla mnie. Dla mnie, ale mam nadzieję, że dla Państwa czytelników, zwierzęta ważne w Twoim życiu. A, znaczy, ja wychowywałam się z psem, a w tej chwili mam kota, więc bardzo lubię zwierzaki, a bardzo nie lubię w książkach, kiedy autorzy zabijają albo robią krzywdę zwierzętom. Ja co i postanowiłam, że nie będę tego robiła i jeśli, jeśli faktycznie krzywdzę zwierzęta, to krzywdzę je tak, że tak powiem, poza kadrem i nie krzywdzę tych, które, że tak powiem, występują w książce jako bohaterowie. Ze zwierząt przechodzimy do ludzi, którzy są źli. Głównym wątkiem jest rozwikłanie sprawy morderstwa rodziny Aleksandrowiczów. W ogóle ładne nazwisko Aleksandrowicze. To jest rodzina, która zostaje zamordowana brutalnie w leśniczówce w Pogańskim. Młynie to się chodzi po lesie, żeby takie morderstwo wymyślić sobie? A chodzenie po lesie zdecydowanie pomaga. <noise> ja wymyślam, wymyślam głównie książki właśnie chodząc po lesie tam w okolicy, tam, tam gdzie mieszkam. A, aczkolwiek no, pomysł na tą, na tą książkę częściowo też mi przyszedł do głowy właśnie w autentycznym pogańskim młynie, bo, bo ta mhm. leśniczówka istnieje, ona co, co prawda nie na Śląsku, tylko w okolicy, a Strzelina to jest Dolny Śląsk. Aha. I tam jest tak mroczna, bo ten pogański młyn to niby taki idylliczny, mroczny bardzo. No to tak troszkę jest przefiltrowane przez, że tak mhm. powiem, wrażliwość Pisarza kryminału, więc to zależy od tego, jak, jak ktoś odbiera tą, 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 to akurat miejsce, myślę, że można je odebrać jako właśnie taki idyli, idyliczny, ale no, mm -hmm. jest, jest tam potencjał na mrok. To będzie E, jak elementy, to, co mi się podoba w książkach twoich, które czytałem, to jest to, że, że składasz te światy z drobnych elementów. Myślę, że w ogóle to jest domena dobrych pisarzy i pisarek, że potrafią te elementy poskładać i ty je układasz. Na przykład Krajewski to ma te swoje tabelki i tak dalej, i tak dalej. Nie? I te takie rozpiski, co gdzie, żeby się nie pogubić. Potem jeszcze redaktorka Karolina Macios nad tym czuwa, a jak to jest w przypadku Anny Kaintoch? Znaczy najpierw na pewno dużo myślę o tym. Znaczy muszę sobie po prostu jakby ułożyć w głowie całość. Potem zazwyczaj w przypadku kryminałów piszę sobie jakby, rozpisuję sobie ciąg wydarzeń, które doprowadziły do morderstwa. W sensie rozpisuję sobie to, co najważniejsze, czyli powiedzmy ten przebieg zbrodni, tak żebym po prostu wiedziała w momencie, kiedy już przyjdzie do wyjaśnienia, jakby żebym wiedziała, żeby mi się to wszystko zgadzało. Natomiast sam plan tego, jak bohaterowie będą dochodzić do tej końcówki, to już jest taki, powiedziałabym, trochę bardziej luźny i zazwyczaj jest tak, że jakby, no, zaczynam pisać mając taki, powiedzmy, ogólny koncept, natomiast powoli, a powoli się to wszystko klaruje, a, w miarę jak piszę i gdzieś tak od połowy to już mam taki dosyć szczegółowy plan, gdzie faktycznie jakby jestem w stanie wypisać, że no, może niekoniecznie scena po scenie, ale tak bardziej szczegółowo, coś co tam, co tam się powinno dziać. Ale rozumiem, że zagadkę samą i mordercę masz już na samym początku. Tak, tak. Mhm. tak. Nie potrafiłabym napisać chyba książki kryminalnej nie wiedząc, kto zabił, bo to jednak... Razem z pełną motywacją. Myślę, tak, tak. Mhm. A lubisz grać w gry? To jest pytanie od ludzi, którzy wspierają mnie na Patronite, bo wrzuciłem im na tapetę, że będziemy rozmawiać Rozmawiać. i jedno z pytań, które się pojawiło to jest to, czy lubisz grać w gry planszowe? Bardzo lubię, to jest... Mm -hmm. Czyli do, to jest dobry trop Kaliny, tak. widzisz? Kalina, dziękuję. To jest najlepszy spo sposób na odpoczynek od zagadek? A to znaczy, to czasami się jedno z drugim łączy. Ostatnio na przykład gram w Kroniki Zbrodni, więc to okay. bywają mi planszówki jak najbardziej kryminalne. Już tak pozwolę sobie tutaj zareklamować. Bardzo fajna właśnie taka planszówka. Ale też starza nam się właśnie grać, nie wiem, w Terraformacji Marsa, więc takie planszówki zdecydowanie bardziej fantastyczne. To znaczy, że można sobie też Dzięki temu poukładać mniejsze elementy i składać trochę. To, co sobie tak transponuję na książkę, tylko że na, na bardzo określonej przestrzeni planszy. To składanie w przypadku grania w planszówki, składanie w przypadku pisania książki, to jest chyba Zupełna nie do końca to imieniu. samo składanie. Ja muszę się przyznać, że ja nie jestem jakoś specjalnie dobra w graniu w planszówki. Ja bardzo lubię grać w planszówki. Nawet jeśli to... przegrywasz. A, tak, a tak, zdecydowanie. Natomiast to, to, to bardzo nie jest tak, że ja jakoś szczególnie często prze, wygrywam. Wydaje mi się, że jednak pisanie książek wychodzi mi lepiej. No to wróćmy do samej książki. Lato utraconych to jest powieść najnowsza Anny Kańtoch, o której rozmawiamy. Moja ulubiona postać, chociaż słowo ulubiona nie, chyba nie jest najlepszym słowem, to jest Róża Jaworska. Bardzo ciekawa heroina, która zmienia się w czasie powieści chyba naj, naj, najbardziej. Dlaczego to pytam? Dlatego, że są tacy autorzy, którzy konstruują sobie świat, opierając go na głównych postaciach. Natomiast dla mnie Róża Jaworska jest takim przykładem drugoplanowej postaci, która jest bardzo ważna i dla fabuły, i dla samej zagadki i nie tylko. Natomiast do czegoś innego zmierzam. Czasami wydaje mi się, że kunszt autora, autorki właśnie widać w tych drugoplanowych postaciach. Przykładasz się do nich jakoś specjalnie, dopieszczasz je bo są też tacy, którzy, wiesz, mają głównego bohatera, cała reszta mm. jakoś tam się złoży. Trudno powiedzieć, bo ja tak naprawdę mm. mam wrażenie, że traktuję chyba książki bardziej całościowo. To, to nie jest mm. tak, że jakoś bardzo się zastanawiam nad każdym elementem, który tam, który tam jest, ale na pewno staram się jakby te, te, te postacie dopracować, staram się jakoś nie powiedzmy zrozumieć na jakimś takim poziomie emocjonalnym, co... Jakby, jak, jak, jakie emocje w nich są, co, co je po prostu prowadzi, co, co je napędza. To jeszcze będzie jeden motyw, który wraca w tej książce, podobnie jak pojawił się w pierwszym tomie tej trylogii, czyli brat, tajemnicza historia. W Tatry wychodzi kilkuosobowa wycieczka. Wraca jedna osoba. No i tutaj jakby trochę poznajemy tą historię z innej strony. Rozumiem, że tym spoiwem tych trzech części będzie rozwikłanie tej zagadki. Tak, tak. Tak jest po prostu zamysł, że jakby no... Ta zagadka pojawia się po raz pierwszy we Wiośnie Zaginionych, a w lecie ona wraca, aczkolwiek nie jest jakoś, powiedziałabym, ona jest taka dosyć w tle, jakby nie, 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 nie ma w tym momencie jakiegoś takiego większego znaczenia, więc a swoją drogą akurat dla to utraconych myślę, że spokojnie można czytać jako po prostu osobną książkę. To ona, ona nie ma aż takiego dużego powiązania z, z wcześniejszą częścią. Natomiast pomysł jest taki, żeby tą zagadkę rozwikłać ostatecznie w trzeciej części. To jest coś takiego, co niszczy psychikę głównej bohaterki, ta nierozwiązana zagadka, bo myślę, że z jednej strony a, że to jest historia brata, to jest ważne, a b, no jednak milicjantki, policjantki, tak. to znaczy, że, że to jest trochę punkt na honorze dowiedzieć tak, się. Tak, 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 ja, ja to właśnie dok dokładnie tak trochę to postrzegałam, może nie tyle niszczy, bo niszczy to jest mhm. chyba za dużo powiedziane, bo jakby no, to jest bohaterka, która no a, żyje dalej i jakby no radzi sobie w życiu, natomiast cały czas jakby no to... Ten brak odpowiedzi na to, co się stało z tym bratem, właściwie co nam się wydarzyło, jakby no, on, on nie jest. Ona się nie potrafi pogodzić z brakiem odpowiedzi. Już nawet nie tyle, nie tyle z brakiem tego brata, co właśnie co właśnie z brakiem pewności tego, co się stało. Jest jeszcze jedna postać bardzo wiarygodna, drugoplanowa, mówiłem już o Róży, ale drugą taką postacią jest ciekawe, znowu kobieta, w ogóle świat kobiet bardzo mocno eksponuje w lecie utraconych w tych pytaniach, czyli Stanisława Wajda. To jest dla mnie taki przykład postaci, której wiele z takich opowieści kryminalnych, że gdyby ktoś w odpowiednim momencie wyciągnął do ciebie rękę, to tak. twoje życie potoczyłoby się inaczej. Czy takim przykładem jest właśnie pani Wajdowa? Tak, to znaczy ona no jakby jest ofiarą jest ofiarą tego, że urodziła się, no, w, urodziła się na wsi, urodziła się w czasach, gdzie jakby, no, a niespecjalnie zwracano uwagi, uwagę na, na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi, i, i niespecjalnie się ktoś nią przejmował kiedy, kiedy była bardzo młoda była, a urodziła się w patologicznej rodzinie, ojciec ją bił. No wiadomo, jakby no, te, te, takie przeżycia bardzo mocno kształtują człowieka. Patrzę jeszcze teraz na pytania patronajtowe, by je wpleść tak jak obiecałem. Pytanie petarda. Kajak kobieta w takim razie będzie, bo kajak Krystyna już była, a Krystyna to kobieta. Nasza autorka, jak widać tutaj, dużo tych postaci kobiecych umiejscowiła na planie akcji lata utraconych. Pytanie, jak oceniasz sytuację kobiet w polskiej literaturze kryminalnej? Jest dobrze, źle, średnio? Czy w ogóle na to nie zwracasz uwagi, albo ktoś pisze dobrze, albo źle? Znaczy, ja chyba nie zwracam na to jakoś specjalnie uwagi. Wydaje mi się, że, jakby, że dla czytań, w większości czytańków to chyba też nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Wydaje mi się, że gorzej mają kobiety jednak piszące fantastykę, a zwłaszcza te, które piszą science fiction, bo to jest jednak cały czas jakby... No, myślenie jest takie, że to jest domena, me, me, domena mężczyzn i bardzo często na przykład się zdarza, że a ktoś tam mówi, że to jest świetna książka science fiction jak na kobietę. Jakby z tym zaznaczeniem, że jak na kobietę. Przy kryminałach nie stażyło mi się jeszcze, jeszcze, jeszcze czegoś, czegoś takiego przeczytać, czy usłyszeć, więc mam wrażenie, że tutaj chyba jest jednak większa różnorodność. No, skoro pojawiła się fantastyka, skoro pojawiło się science fiction, to twoje odejście od tych wątków fantastycznych, jak rozumiem, jest chwilowe, ale to była decyzja świadoma, by przejść do, no jednak powiem to, dużego wydawnictwa takiego jak marginesy i specjalnie dla nich skroić taką trylogię, poszłoś w ślady, nie wiem, Ćwieka, Chmielarza? Trochę tak. Znaczy to wyszło, tak powiedziałabym, troszkę Przypadkiem, ponieważ wcześniej wydawałam w wydawnictwie tak. czarnym, tak, i jak najbardziej byłam zadowolona ze współpracy, natomiast okazało się, że jednak no, marginesy. W dają troszkę lepsze warunki, więc... Czyli nie ma tutaj takiej historii w stylu, że duży wydawca, mówię to świadomie, bo się trochę z marginesami znamy, między innymi z Czarnym zresztą też, że jak wychodzi się na taki szerszy rynek i szersze wody, bo rzeczywiście marginesy mocno teraz inwestują w autorów i autorki powieści gatunkowych, sensacyjno-kryminalnych, takie nazwijmy, bo na przykład takie są opowieści ostatnie Jakuba Ćwieka. To nie ma czegoś takiego, że na przykład mówią nie, nie, fajnie, fajnie, ale musisz to na przykład nie, uładzić jakiś wątek, albo pociągnąć tą mocniejszą kreską, bo czytelnicy z takiego mainstreamu to będą właśnie tego oczekiwali. To znaczy, ja się z czymś takim do tej pory nie spotkałam. Nie wiem, jak inni autorzy, ale nie. Jak gdyby tak się stało, to rozumiem, że Anna Kaintoch mówi nie w swojej niezależności wtedy. To tak naprawdę zależy, czego, że tak powiem, wydawnictwo by ode mnie chciało i jakby to uzasadniło, jak bardzo by mi to pasowało do koncepcji. To nie jest tak, że ja mówię od razu nie, ale czy z drugiej strony no, prawdopodobnie nie byłabym jakoś szczególnie Szczęśliwa, gdybym miała właśnie przerabiać książkę pod, pod zapotrzebowanie czytelników. A współpracować z redaktorką, lubisz? Tą, która czyta i potem mówi. <laughs> Panie Aniu, ale to się nie klei. Dlaczego to pytam? Bo jak rozmawiam właśnie z autorami powieści kryminalnych, sensacyjnych, to oni bardzo często, zresztą najczęściej na końcu, dziękują wszy mhm. wszystkim tym, którzy sprawili, że nie było wielkiej wtopy. A to znaczy, ja bardzo lubię poprawiać moje książki. Serio, mhm. zupełnie poważnie, naprawdę lubię je poprawiać. Bardzo sobie cenię uwagi wszystkich betariterów. To jest naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak po prostu z tego takiego no, surowego materiału się robi książka. Natomiast dla mnie problem z redakcją jest w tym, że ona przychodzi później. To znaczy, kiedy już jakby ja faktycznie. Nie jestem przy innym projekcie, już myślę o czymś innym a, i wtedy jakby pytania redaktorki, a na przykład, nie wiem, o co mi chodziło, kiedy pisałam to zdanie, to są czasami takie, no i okej, okay, ja wiem, że prawdopodobnie o coś mi chodziło, ale po pół roku, czasami czy tam po tych kilku miesiącach, czasami trudno sobie przypomnieć nawet, co ja właściwie miałam na myśli, nie wiem, pisząc konkretny fragment i... Czyli nie jesteś taką autorką, która mogłaby cały czas poprawiać swoje książki, żeby było lepiej, 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 tylko idziesz, zamykasz pewien etap, idziesz Raczej dalej. tak, tak. A patrzysz na te swoje książki, jak na swoje dzieci, czy masz do tego dystans? Lubię je, ale nie, nie jestem jakoś bardzo przywiązana. Zazwyczaj jest tak, że najbardziej jestem przy, przy, przywiązana do ostatniej książki, natomiast te wcześniejsze to tak trochę. Oh. <grystuk> <Okay>. <grystuk> Już nie są dla mnie aż takie ważne, powiedziałabym. <grystuk> X jak X Faktor. Bardzo rzadko zadaję to pytanie, ale zadam je dzisiaj, dlatego że mam wrażenie, że dobry bohater musi mieć ten czynnik X. Co ma, Krystyna, takiego według ciebie? No, bo okej, okay, powiedzieliśmy już o tym trochę, że, że jest to kobieta, no i to może wydawać się niestandardowe, no chociaż rzeczywiście mm -hmm. tych postaci nie, kobiecych tak, jest mnóstwo, wiesz, że jest yy, niestandardowa, ale standardowo dość mierzy się z takimi klasycznymi tak. problemami. Co ona ma takiego, co wiesz, co pociąga czytelników? To znaczy chyba nie, nie dostałam nigdy informacji dotyczącej konkretnie tego, co w tej postaci jest pociągającego, a mnie też jakby trudno to oceniać jako autorce, bo jakby ja na tą postać patrzę zupełnie innej perspektywy. Pociągające może być poniekąd jakby połączenie tego, że ona jest z jednej strony no faktycznie bardzo uzdolnioną śledczą, taką typową bohaterką, która tam wiadomo radzi sobie z tymi nietypowymi sprawami, z którymi nikt inny sobie nie, nie jest w stanie poradzić, a z drugiej strony jest jednak no, zwyczajna pod pewnymi względami. Być może w jakiś sposób to... Mhm. Działa. To jest bardzo klasycznie złożona opowieść kryminalna, jednak mam wrażenie, że to jest tak przetworzone, że jest to bardzo świeże. Może dlatego, że wyciągasz bardzo zwyczajne historie. To znaczy, że, że te historie są niezwyczajne, a jednak są one bardzo mocno osadzone w takiej zwykłości, codzienności. To nie jest zarzut. Z moimi kryminałami to jest troszkę tak, że jak, jakby dużo bazuje na takim klasycznym schemacie mhm. kryminału, i no to myślę, że jakby widać, i to może się podobać, może się nie podobać, ale no trudno, jakby. Ja to lubię. Tak. Y i ten kryminał ma to do siebie, że on... On jest taki, powiedziałabym, nie do końca życiowy. Jak mhm. On jest taki bardziej, wiadomo, kryminały w stylu Agaty Christie, czyli na przykład, że mamy zamknięte pomieszczenie, pada trup i detektyw prowadzi śledztwo, to tak naprawdę takie sytuacje w życiu się nie zdarzają. Mhm. Więc ja jakby wymyślając te moje intrygi, staram się z jednej strony, staram się jakoś je bardziej uwiarygodnić, czyli staram się właśnie dodawać tam takich, takich życiowych szczegółów, żeby one się wydawały po prostu bardziej prawdopodobne. Wydaje ale, mi się, ale, że poczekaj, bardziej Ale to a, propos Chris, a propos Agaty Christie, to, to co w tej książce jest na pewno, i ja to akurat lubię, Jedną rzecz zaobserwowałem na, chociaż inaczej zupełnie zbudowaną, u koleżanki Warwiłow, u Jędrzeja Pasierskiego, który też uwielbia Agatę Christi, to jest to rozwiązanie zagadki, że główny bohater sadza wszystkich wokół tak. siebie i mówi: Słuchajcie, bo to było tak i tak. I tutaj jest podobnie. Tak, tak. znaczy... Yy... Ja to lubię, to nie zawsze. I, ja tak samo, znaczy w takim bardzo klasycznym kryminale to tak naprawdę powinni tam siedzieć wszyscy podejrzani, powinni tak, słuchać. Tak, tak, no, stwierdziło... <laughs> tak, ale, ale no Tak, ale coś takiego, przeprowadzenie czegoś Takiego w naszej rzeczywistości, to myślę, że jednak by nie przeszło, więc tutaj rozwiązania zagadki słuchają tylko koledzy głównej bohaterki. Okay. Ale bardzo ładnie jest ta linia narracyjna poprowadzona. No to teraz będzie jeszcze N jak nagrody. Przyznaję, że nagrywamy ten odcinek podcastu w momencie, kiedy czekamy tak naprawdę na wyniki Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, gdzie poprzednia Twoja książka, Wiosna Zaginionych, znalazła się w finale. Nagrody. No i teraz w zasadzie miałem Cię poprosić o to, żebyśmy zrobili takiego, wiesz, twista, w sensie, że nagramy dwie wersje: jak wygrałaś, jak przegrałaś, ale zostawimy je obie a tak naprawdę jesteś też laureatką wielu innych nagród, nie wiem, Zajdla, czy chociażby Żuławskiego. Czym są nagrody dla ciebie? To jest takie naprawdę potwierdzenie, że, no, że robię coś, coś dobrego, że idę w dobrym kierunku, że ludziom się po prostu to podoba, bo niezależnie od tego, czy nagrody są przyznawane przez jakieś gremium, przez jakąś komisję, czy są przyznawane po prostu przez czytelników, jakąś tam przez szeroką rzeszę czytelników, to zawsze jest jakby dla mnie znak, że no, komuś się książka podobała, czyli osiągnęłam dokładnie to, co chciałam osiągnąć, ponieważ no, piszę książki po to, żeby one się ludziom podobały bały z oczywistych względów. Mm -hmm. A pieniądze? Pieniądze są miłym dodatkiem, powiedziałabym, nie ukrywam. Ale to nie są takie Ale spektakularne to, rzeczy, to, to jak, nie, nie wiem, Nagroda tak, Szymborskiej jakoś... tak. i inne na przykład nagrody literackie innego kalibru, tak? <noise> tak. Gdzie ty bierzesz sobie i skąd bierzesz sobie z kolei to uwiarygodnienie psychologiczne? Bo to, co często pojawia się w recenzjach twoich książek, to jest to, że te postaci są po prostu dobrze skonstruowane psychologicznie. To znaczy to jest, no to jest strasznie trudno odpowiedzieć, mm -hmm. bo to nie jest rzecz, którą by się robiło na, na poziomie jakimś takim bardzo świadomym. Mm -hmm. Przynajmniej wydaje mi się, że przynajmniej ja tego tak nie robię. To jest tak, no pisze się tak, jak wydaje mi się, że będzie dobrze i staram się, potem trzymam się kciuki, mm -hmm. trzymam kciuki, żeby faktycznie było dobrze. <laughs> znaczy no staram się jakoś wczuć właśnie, wczuć chyba, to chyba chyba to jest no, wczuć tą postać, w całą sytuację tej postaci. Natomiast no jak to zrobić tak technicznie, oprócz takich takich oczywistych rzeczy, że tam jakby no zazwyczaj potrzeba trochę researchu, wiadomości, jeśli na przykład pisze o kimś, kto jest jakby zupełnie różny od nas, na przykład, nie wiem, wykonuje zupełnie inny zawód, jest w innym wieku, innej płci i tak dalej, to jakby no warto zawsze zebrać wcześniej informacje. Natomiast jakby już samo, samo pisanie na etapie faktycznie takiego wczuwania się w osobę, którą się opisuje, to wydaje mi się, że to jest właśnie... Kwestia bardziej instynktu niż jakiegoś świadomego mhm. świadomej techniki. Tak sobie myślałem, że właśnie to uwiarygodnianie psychologii postaci pozwala też wejść na zupełnie inny obszar mówię o rynku literackim, bo to moim zdaniem zrobił świetnie Wojtek Chmielarz, który ma szczęście do dobrego konstruowania bardzo ciekawych i niejednoznacznych postaci, ale te jego zamknięte, jednotomowe opowieści rzeczywiście no, zresztą są tak rozpatrywane jako takie trochę thrillery społeczno, właśnie psychologiczne. Tak, tak no tak jest absolutnie niesamowity właśnie pod, pod głównie pod względem właśnie tworzenia postaci tego, jak on potrafi z niesamowitą głębią pokazać te postaci, na przykład nie wiem, wyrwie jest całe studium po prostu żałoby po, po śmierci żony, które no, jest tak no naprawdę to jest, to, 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 to jest coś wielkiego, to, 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 to nie jest już literatura taka, powiedziałabym, rozrywkowa, tylko to jest rzeczywiście literatura taka, powiedziałabym, no, już z wyższej półki. Powiedzieliśmy trochę o tej psychologii postaci. Dla mnie najciekawszą, jeżeli chodzi o budowanie tej psychologii postaci w Lecie Utraconych jest postać przyrodniego brata Basi i Reni, to znaczy tej postaci, o no, której będzie w, w powieści bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zastanawiałem się zresztą, jak to jest taką postać sobie skonstruować, która jest doświadczona bardzo mocno na i to jest bardzo konkretne e, doświadczenie e, związane właśnie z porwaniem, nie? Bo to jest to jest, y, taką rzecz, którą, no, którą, trud, znaczy, którą łatwo przegrać, nie? Tak. Znaczy no to to, to nieogram, że to był chyba najtrudniejszy moment mm -hmm. pisania tej książki, czyli właśnie pisanie wątku tego chłopaka, który on tam po latach Właśnie zostaje porwany jako bardzo małe dziecko, i po latach wraca do swojej prawdziwej rodziny, no i jak, jak, jak może się że powiem, czuć, jak może się zachowywać ktoś, ktoś w takiej sytuacji. Jak daleko myślisz do przodu? Bo wiem, że trzecia część, no tu już musi to powstać. Przed naszą rozmową mówiłaś, że teraz coś grzebiesz w opowiadaniach, no, tak. i to będą takie opowiadania, które się ułożą w całość, czy to są, nie wiem, opowiadanie do jakiegoś magazynu, jak to wygląda? Znaczy, to akurat będzie samodzielne opowiadanie, fantastyczne natomiast no. Więcej nie mogę o nim powiedzieć z <susznych> mhm. względów. A... Dlaczego to pytam? Dlatego, że to jest tak naprawdę pierwsza trylogia i pierwsza postać, którą tak mocno eksponujesz u siebie. Chcesz zakończyć tą opowieść i co dalej? Czy ty już o tym myślisz w Ej. ogóle? Potem na pewno chcę napisać jeszcze jedno opowiadanie fantastyczne. Mam do dokończenia opowiadanie kryminalne, które zaczęłam pisać w zeszłym roku w czasie pandemii, ale jakoś nie dokończyłam i ona tak trochę nade mną wisi. Też bym je chciała zakończyć i być może ewentualnie gdzieś opublikować i, 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 i. natomiast dalej już nie sięgam. Nie. nie. Nie, Szkoda, bo wiesz, myślę sobie o tej Krystynie, bo ja należę do tych, którzy, jak się przyzwyczają do jakiejś postaci, to potem wiesz, jestem z tych, którzy przychodzą do Mkrajańskiego na spotkaniu i Przepraszam, a kiedy, dobra, dobra, Popielski, ale kiedy będzie Mok? <grym> nie? No i Mok po wielu latach powrócił, ale z drugiej strony, jak pokazuje z kolei historia, nie wiem, Miłoszewskiego i paru innych postaci, <grym> można stać się więźniem swojego bohatera albo, albo bohaterki. Ale to się też dobrze monetyzuje, zakładam. Tak, nie? i to jest chyba fajna sytuacja, jak autor, właśnie zna, zna na tyle swojego bohatera, czy tam bohaterkę, że jakby no, fajnie mu się o tej postaci pisze. Natomiast tutaj jest jakby troszkę taka pułapka, a w którą ja bym nie chciała wpaść, że. A w kryminałach bardzo często jest tak, że właśnie taki główny bohater, czy tam główna bohaterka, a w każdym tomie spotyka się z jakąś strasznie skomplikowaną sprawą, tropi jakiegoś seryjnego mordercę i mm. tych seryjnych morderców jest mnóstwo i tak naprawdę to na którymś etapie zaczyna się robić mało wiarygodne, tak Taki na... sitką trochę się zaczyna robić. Tak, bo mój. tak naprawdę no, ja rozumiem, że praca w policji czy praca w milicji może być ciekawa, ale to jednak nie jest tak, że co miesiąc tropi się nowego, strasznego, seryjnego mordercę. Czyli to jest to, co podpowiada ci intuicja, żeby nie iść tą ścieżką sitcomu i serialu mm -hmm. o Krystynie. Więc ja bym wolała jednak uniknąć takiej sytuacji, że właśnie ona co na każdym etapie swojego życia mierzy się z jakąś straszliwą zbrodnią. Poza tym akurat ta, formu ta formuła, którą ja sobie... Wyobraźcie sobie. Młoda Krystyna, w sensie młody Indiana Jones. Tak, to znaczy właśnie chciałam powiedzieć o tym, że ta formuła, którą ja sobie... Wybrać, brałam, czyli ona, że w każdej części jest coraz młodsza, to w czwartej części musiałabym mieć, nie wiem, 10 lat i tropić morderce na swoim osiedlu, a to już byłoby chyba trochę przesada. No dobra, ale skoro idziesz, wiesz to skoro idziesz do przodu, znaczy wstecz tak naprawdę, to pocieszające jest to, że zakładam, że powiem to bardzo elegancko, nie zneutralizujesz na końcu książki swojej głównej bohaterki. E, tak, no tak, no to, 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 to mogę chyba zdradzić, że... Uff! Tak. Tak. Mamy, jako pierwsi mamy w alfabecie Wojtusika ważną wiadomość dotyczącą są trzeciej części opowieści o Krystynie. To będzie jesień, to będzie zima? A to będzie jesień. Czyli zima będzie. Zima. Czekaj, lato było muminków, a zima nie pamiętam kogo będzie. To nie, zimie nie będzie. To założenie jest takie, że zimy nie ma. Zimy nie ma. No dobrze, no to tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, będziemy kończyć. A ty masz gdzieś jeszcze. Jakiś taki notatnik, w którym zapisujesz te drobne rzeczy? Komputer? Jak pracujesz? Komputer. Ja wszystko w tej chwili zapisuję już w komputerze, włącznie z listą zakupów. Ja nawet nie potrafię za bardzo pisać ręcznie. Jeśli ktoś do mnie przychodzi właśnie po podpis na książce, to może się zdziwić tym, że mam taki strasznie właśnie brzydki, kulfoniasty charakter pisma. Przepraszam wszystkich, którym podpisywałam kiedykolwiek książki i właśnie potem się zdziwili, ale to jest kwestia tego, że ja po prostu już w tej chwili w ogóle nie piszę ręcznie. To nie wiem, jak się teraz zachować, bo Państwo tego nie widzą, ale ja wszystko piszę ręcznie i tak. już wiem, dlaczego Anna Ka z takim zdziwieniem patrzyło na te moje notatki alfabetyczne, na te moje kulfony i bazgroły. Tak, to już teraz zrozumiałem to kryminalne podejście do sytuacji, to teraz następuje bardzo ważny moment, nie wiem czy wiesz, a jeśli nie wiesz, to się dowiesz, otóż wszyscy ci, którzy zgodzili się spotkać ze mną, albo na których spotkanie ja przybyłem, otrzymują ode mnie w podzięce taki oto kubeczek z alfabetem Wojtusika, ręcznie robiony, każdy jest trochę inny, bo to naprawdę nie jest fabryczne, tylko, tylko takie ręcznie robione liczny kubaczek. Także no. mam nadzieję, że może będzie stał koło tego laptopa, przy którym będą powstawały kolejne twoje rzeczy. Zamierzasz trochę kończąc te... Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, że potrafisz tę narrację ciągnąć jednocześnie. Fantastycznych opowieści, tak? I te, tego gatunku, i gatunku, jakim jest opowieść sensacyjno-kryminalna. One obie ci dają ten sam rodzaj spełnienia? To jest ten sam rodzaj pisania? Podobny, to znaczy jakby... Z... Satysfakcja jest na tym samym poziomie, natomiast to, to nie jest do, do końca ta sama satysfakcja, ale jakby no porównywalna. Z dużą satysfakcją, mam nadzieję, Państwo w, wysłuchali naszej rozmowy. W najbliższy piątek kolejna odsłona podcastu Alfabet Wojtusika, książka Anny Kańtoch, Lato utraconych. Szanowni Państwo, pod małym, skromnym patronatem Alfabetu Wojtusika do znalezienia w księgarniach tuż, tuż. Ja Ci bardzo dziękuję za to zaproszenie, jeszcze się tu trochę porozglądamy tam po tych plakatach, nagrodach i różnych fajnych rzeczach fajnie tutaj macie. Dziękuję. Dzięki wielkie. P jak patronaj. To jeszcze trzy informacje podcastowo ważne. Po pierwsze, rozejrzałem się po bardzo obszernej bibliotece, ponad 5000 tysięcy woluminów dla fanów fantastyki i innych pokrewnych gatunków. Można znaleźć właśnie w Śląskim Klubie Fantastyki. Podejrzewam, że to są tomy do wypożyczenia. Do wsparcia Alfabet Wojtusika cały czas jest patronite.pl. To jest strona, gdzie wstukując hasło Alfabet Wojtusika znajdziecie państwo wszystkie informacje dotyczące tego jak można mnie wspierać, a ja skromnie bardzo wsparłem z kolei książkę Anny Kańtoch, Lato utraconych, to jest pierwsza książka pod patronatem alfabetu Wojtusika, podcastowym, a to oznacza, że krótkie polecenie na okładce się znajduje, jak zajrzycie do swojej ulubionej księgarni, to można zapytać o Lato utraconych i zerknąć, co tam też Wojtusik napisał. Patronem tego odcinka alfabetu Wojtusika było wydawnictwo Marginewskie.